Cześć, nazywam się Karolina Kozela, trenuję kolarstwo górskie i w teamie Olimp jestem od 2006 roku. Wcześniej specjalizowałam się głównie w jeździe cross country, czyli w jeździe na krótkiej pętli o troszkę innej charakterystyce. Natomiast od kilku lat jest moją dominującą dyscypliną głównie maraton. Ale jakby nie było, 90% treningu odbywa się na szosie. A ponieważ znajdujemy się dzisiaj na zamku w Olsztynie pod Częstochową, na pięknych ruinach, można naprawdę wytyczyć bardzo wymagającą techniczną pętlę. Jeśli chodzi o treningi, to w przykładowym roku robię mniej więcej około 12 do 15 tysięcy kilometrów łącznie na rowerze górskim i na rowerze szosowym. W tym roku mamy początek sierpnia, a mam już na liczniku 11 tysięcy. Także prognoza jest całkiem niezła. W tym roku zostało mi jeszcze dwie edycje Pucharu Polski. Potencjalnie mam już zwycięstwo w kieszeni, wystarczy, żebym ukończyła te dwa wyścigi, ale oczywiście chcę je wygrać z dużą przewagą. Jeśli chodzi o rower MTB, ma on karbonową ramę, czyli z włókna węglowego, waży ona około 1 kg, jest to bardzo niska waga. Komponenty w rowerze również w większości mam karbonowe, a więc kierownica, mostek, sztyca i siodło wszystkie wykonane są z karbonu. Siodło i sztyca robione mam na zamówienie przez kolegę z grawerą, oczywiście Karola. I waży ono niespełna 69 gram, jest zrobione pod moją wagę. Rower w tym roku w całości waży około 9,3 kg, w tym momencie tak jak stoi. Jest to dość niska waga jak na rower z 29-calowymi kołami, ale nie są to koła karbonowe, dlatego też waga nie należy do mega top ultra lekkich, ale zależało mi głównie na sztywności i na bardzo efektywnym przekazaniu energii, dlatego też sztywna oś z przodu i nowa piasta i nowy zacisk DT powodują to, że te koła naprawdę szybko przyspieszają. Jeśli chodzi o hamulce, w tym roku mam Magury MT8, czyli nowe, jedne z najlżejszych na świecie hamulców. W tym roku dojeżdżam amortyzator Foxa z systemem TeraLogic, czyli z inteligentnym systemem amortyzacji, który sam blokuje, kiedy na przykład mamy podjazd i nie chcemy, żeby pompował nam amortyzator, nie chcemy spadku energii, utraty sił. On wtedy blokuje, czyli w tym momencie on nie będzie nam działał. Jeśli mamy nacisk z góry, natomiast jeśli mamy nacisk z dołu, na przykład zjazd albo podjazd z korzeniami, chcemy, aby działał, wystarczy go lekko docisnąć i już uruchamiamy system amortyzacji od dołu, ucisk od dołu. Jeśli chodzi o pedałka, jak chyba od 10 lat jeżdżę na ubijaczkach do jajek, czyli tak zwanych crankbrosach, które mają system wspięcia z czterech stron, cztery strony, powodują to, że bardzo łatwo utylizują błoto, jeśli mamy na przykład deszczową pogodę i nie możemy się wpiąć, to na pewno nie na crankbrosach. Wszystkie moje treningi zapisuję na Garminie, a potem wrzucam do profesjonalnego programu treningowego TrainingPix, na którym jeżdżą praktycznie wszyscy zawodnicy ze światowej czołówki. Ok, koniec gadania, teraz zapraszam Was na pierwszy wspólny trening MTB. Podjazdy. Na co zwracać uwagę? Przede wszystkim na podjazdach trzeba bardzo mocno wyczuć koordynację na rowerze, a więc w szczególności, kiedy podjazd jest sztywny, czyli bardzo stromy, należy pozycję przesunąć na czubek siodełka, a łokcie powinny być lekko ugięte i sylwetka zbliżona do kierownicy. W przeciwnym wypadku, pracując bardzo mocno, szczególnie naciskając, może nam dochodzić do podbicia roweru do góry z przedniego koła. Również nie należy przesadzać z pozycją do przodu, ponieważ jeśli teren będzie na przykład szutrem, czy piaskiem, czy luźnym kamieniem, może się okazać, że koło nam to tak zwanie zabuksuje i stracimy przyczepność z podłożeniem i trzeba będzie się wypiąć. Kolejnym ważnym elementem w podjeździe jest równa praca nóg, a więc bez szarpania i odpowiednia kadencja. Należy jechać płynnie, nie przepychając. Jeśli czujemy ból nóg lub zmęczenie, można na chwileczkę wstać, zmienić pozycję, przekręcić nogą wyprostowaną, rozciągnąć mięsień i wrócić na siodło, pracować przynajmniej 70% na siodle. Chyba że jest to bardzo techniczny fragment, który wymaga bardzo częstych zmian pozycji. Zjazdy.
Na zjazdach zwracamy uwagę na to, aby wcześniej, zanim podejdziemy do danego zjazdu, oczywiście jeśli jest to w miarę możliwe, rzucić okiem na zjazd i dokonać wstępnej selekcji ścieżki, jaką będziemy podążać. Jeśli nie ma takiej możliwości, jeśli jesteśmy na wysokiej prędkości i nagle zobaczymy dość stromy czy też techniczny zjazd, należy maksymalnie wyluzować barki, przesunąć pozycję tym razem do tyłu, czyli tyłek za siedzenie, pupa jak najniżej, blisko tylniego koła. Jak to w żargonie kolarskim mówimy, siodło na klatę. I w tym momencie mamy bardzo dobrą pozycję wyjściową do pokonania naszego strategicznego zjazdu. Bardzo ważne przy zjazdach jest również koordynacja własnego ciała na rowerze, dokładnie tak samo jak i na podjeździe, a więc możliwość zrobienia na przykład stójki w miejscu. Jeśli zobaczymy, że na danym zjeździe przykładowo napotkamy na zakręt 90 stopni, musimy bardzo szybko zmienić pozycję naszego roweru, a no nie dokonamy tego, jeśli na przykład nie zatrzymamy koła w jednym miejscu praktycznie do zera. I taki przykład mamy tutaj. A więc jeśli mamy tego typu zjazd, musimy bardzo zwolnić prędkość niemalże do zera, zatrzymać koło, nawet lekko przesunąć tylne koło względem przedniego i dalej można podążać ścieżką. Jeśli tego nie wykonamy, możemy się uścisnąć i ewentualnie zrobić sobie krzywdę, czego na pewno nie chcemy. Inną sprawą w zjazdach jest to, aby utrzymać w ogóle prędkość, tak zwane keep it roll. Szczególnie w przypadku rowerów, które posiadają koła 29 cali, najważniejsze jest to, żeby te koła się toczyły. Niech one się toczą i pokonamy naprawdę bardzo duże przeszkody, bardzo duże głazy. W momencie, kiedy będziemy mieć za wolną, za niską prędkość, będziemy jechać za wolno, te głazy mogą być dużo bardziej niebezpieczne i trudniejsze w przejechaniu. Jeśli chodzi o zakręty, bardzo ważne jest to, aby wypuścić rower troszkę wcześniej przed nas. Jedno kolano powinno być otwarte do strony, w którą skręcamy, barki wyluzowane, ciało lekko przesunięte na drugą stronę, kolano wypuszczone. Jeśli chodzi o zakręty na śliskiej nawierzchni, naprawdę należy bardzo uważać, żeby to hamowanie wykonać przed zakrętem, aniżeli w centrum tego zakrętu. Dokładnie tak jak to ma miejsce w przypadku jazdy samochodem. Nie możemy hamować dopiero na zakręcie, ale przed zakrętem. Na zakręt wjeżdżamy na puszczonym hamulcu, a dopiero później ewentualnie korekta przy wyjściu z danego zakrętu. W przypadku schodów sytuacja jest tak naprawdę bardzo prosta. Schody może wyglądają przerażająco, natomiast tak naprawdę chodzi o to, żeby pupa była przesunięta za siodło, żebyśmy mieli wyluzowane barki i naprawdę mocno trzymali kierownicę dłońmi i żeby ta pozycja była pewna i jednoznaczna. To nie może być zastanowienie, to nie może być chwila wahania, ponieważ jeśli nam uskoczy kierownica z dłoni, może skończyć się naprawdę tragicznie. Dlatego naprawdę każde schody są praktycznie do pokonania, tylko trzeba być wyluzowanym i zmotywowanym. Jestem już po treningu. Jak to zazwyczaj po treningu, zabieram się do analizy danych, czyli tego, co tak faktycznie działo się podczas danej sesji. Używam do tego oczywiście mojego Garmina i programu, o którym wcześniej wspominałam, czyli Training Peaks. Trening wyszedł moim zdaniem doskonale. Wyszły dokładnie 4 tempówki po 10 minut. Każda ostatnie 3 minuty kolejnych interwałów były praktycznie jazdą w opór. Kosztowało mnie sporo energii. Wykres pokazuje dokładnie, jak wyglądała moja praca i gdzie się znajdowałam według mapy zlokalizowanej przez GPS. Więc tak, średnie kadencje, średnie waty, moc generowana, temperatura, prędkość, to są wszystkie rzeczy, które są istotne w treningu i potem możemy je sobie analizować w dalszej perspektywie, na przykład patrząc 3 miesiące później, jak sytuacja wyglądała w przeciągu tych ostatnich miesięcy i dlaczego jest taka, a nie inna forma w obecnym czasie. Trening pod daną imprezę to nie jest jazda freeride'owa, to nie są wycieczki, to nie jest turystyka rowerowa, to jest naprawdę ciężka praca, bardzo złożony program treningowy, który musi opierać się również o badania biochemiczne krwi. Także to nie jest taka zabawa, że jedziemy sobie na górkę pod Olsztynem poskakać po chopkach. Oczywiście takie treningi również wchodzą w grę. To jak dzisiaj miałam na przykład jeszcze dodatkowo trening techniki, opierający się właśnie na jazdę po rundach typowo cross-countryowych na zamku w Olsztynie. Natomiast ogólnie jest to naprawdę ciężka, mozolna praca, treningi powtórzeniowe, interwałowe i to trzeba kochać. Trzeba kochać reżim, trzeba kochać zmęczenie,
Słuchajcie, zapraszam Was na drugi odcinek, na którym będziemy prezentować mój trening na szosie. Opowiem Wam, jak ustawić pozycję na rowerze szosowym, jak taki rower jest zbudowany, czym charakteryzuje się trening szosowy i jak prawidłowo dobierać trasy do danego treningu. Serdecznie zapraszam.